Następna osoba, Kromka Chleba90, to jest naprawdę też bardzo dobry youtuber, słuchajcie, 7808 subskrypcji i jak dla mnie to jest stanowczo za mało, jakość w ogóle jego materiałów jest naprawdę znakomita, dużą wiedzą właśnie Kromka dysponuje, co do helikopterów jest naprawdę numer jeden jak dla mnie na polskim YouTubie i wiele osób mogłoby od, od niego dużo się nauczyć więc te 7 tysięcy prawie 8 tysięcy w tym momencie już dużo mu nie brakuje to jest naprawdę bardzo bardzo mało jak na jakość którą prezentuje na swoim kanale i na pewno zachęcam do oglądania jego materiałów i lajkowania subskrypcji i właśnie udostępniania, udostępniania komentowania to na pewno pomaga każdemu kanałowi E, który próbuje się rozwijać każda aktywność słuchajcie komentarze lajki nie, cokolwiek by to było zawsze pomaga w rozwoju kanału e, także nie bójcie się napisać komentarza e, klikajcie ten kciuł w górę bo to, to jest po prostu łamek sekundy a dużo znaczy dla e, ludzi którzy wkładają w to e, dużo pracy także e, no kromka na pewno bardzo dobry youtuber e, wchodźcie na jego kanał Eee, jeszcze może tak zahaczę trochę o historię. Eee, z kromką znamy się już od Xboxa 360, chociaż dużo razem. Nie graliśmy tam parę razy, chyba w BF3 i dopiero eee, nawiązaliśmy taką eee, troszkę lepszą znajomość na konsoli PS4. No i na pewno jest to y, spoko człowiek, nie jest jakiś tam y, gwiazdor, y, bo niektórzy też mogą uważać, że y, więksi youtuberzy to już z nikim nie gadają i tak dalej, ale naprawdę to jest normalny człowiek, tak samo jak i Yoshi, jak i, i, i Pyle, i, i Monkey, y, 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 właśnie wszyscy, y, którzy już mają trochę tych widzów, y, są normalnymi ludźmi, słuchajcie, i da się z nimi normalnie porozmawiać. Także zachęcam się y, na kanał. Kromki, y, jeżeli lubicie przede wszystkim Battlefielda, ale nie tylko Battlefield, możecie znaleźć na jego kanale. Y, y, let's play y też się tutaj znajdą. Także zachęcam bardzo serdecznie. Y, kolejnym. YouTuberem jest Mr. Fly 12317 subskrypcji, czyli naprawdę już duży, duży YouTuber. Jak na polskie warunki, mówię tutaj o FPS-owcach oczywiście. Którzy, osoby, które nagrywają FPS-y i właśnie gry strzelanki, typu strzelanki. Także jak na tego typu kanał, to jest naprawdę duży YouTuber. Wiadomo, że inne osoby tam. Typu Rock, który jest kurczę, gigantem, naprawdę eee, no w porównaniu do Roka, no to KOKOS to jest, to jest maluczki, ale mówię, ROK nagrywa różne pierdoły, cokolwiek tylko się pokaże na rynku. On już ma let's play, gameplay, premiery, wszystko co się da, tylko żeby każdemu wejść w tyłek. Według mnie, sorry, jeżeli oglądasz to ROK, ale według mnie. Chociaż wątpię, żeby oglądał to, ale dobra, mierza z tym. Może, tak na wszelki wypadek. Ale z, jak dla mnie za dużo pasz materiału dla każdego, po prostu starasz się wszystkim wejść w tyłek i, i według mnie to nie wiem, no może przynosić ci to efekty, bo na pewno e, jakoś co tam radzisz i, i prawdopodobnie na pieniądze nie narzekasz, ale według mnie e, no nie można być dobrym w czymś. Jeżeli gra się we wszystko, tak? Jeżeli skupiasz się na FPS-ach, graj sobie FPS i na pewno będziesz sobie dobrze w tym radził. O nie, wiecie, MMO, y sportowe, wyścigowe, wszystko, wszystko, wszystko pomiksowane i y y nie wiadomo co to jest. Dobra, <gryzainy> to tyle. Także KOKO'S na pewno fajny koleś y możecie obejrzeć na moim kanale. Wywiad z nim. I e, dowiedzieć się e, kilku fajnych rzeczy o, nich, o nim. Także e, zapraszam na jego kanał bardzo serdecznie. E, kolejnym kanałem, który jest bardzo mało e, myślę, znanym w Polsce, nie jest to kanał o grach, chociaż też tu gameplay z Battlefielda też e, można znaleźć. Słuchajcie, e, kolejnym kanałem jest e, MC Shackle TV, który naprawdę e, człowiek pomógł mi w dylematach, które miałem przy składaniu komputera i na pewno dużą wiedzą, bardzo dużą wiedzą dysponuje i jest bardzo sympatycznym człowiekiem, bardzo sympatyczną osobą. Nie, nie hejtuje oczywiście, jeżeli zadaje głupie pytania i nie wiem co z czym, jak coś poskładać, zawsze wytłumaczy i odpisuje przede wszystkim na wiadomości, na maile i nie olewa właśnie ludzi. Także bardzo serdecznie dziękuję Ci, Szak, a jeżeli to oglądasz, za pomoc wszelaką. Jeżeli będę miał jeszcze jakieś problemy, to na pewno do Ciebie napiszę. Tylko musisz mi to ładnie wytłumaczyć w ludzkim języku, żebym wiedział, co i jak. No i na pewno wkrótce na jego kanał 3186 subskrypcji. Yy, powinien mieć więcej, bo zna się na rzeczy wie jak zmontować dobrze komputer wie co z czym jeżeli chodzi właśnie o pecety jest naprawdę bardzo obeznany jeżeli macie jakieś problemy czy pytania wchodźcie na jego kanał i najlepiej na jego maila chociaż na skrzynkę pocztową możecie najpierw napisać i później przez maila się z nim dalej kontaktować ja tak zrobiłem podał mi maila oczywiście i, i wtedy już na mailu sobie Pisaliśmy. Także zachęcam, oczywiście, bardzo serdecznie, fuszcie i e, dajcie mu jakiś e, support, subskrypcje, e, lajki, komentarze. Oglądajcie jego kanał, bo warto. Następna osoba, Alan słuchajcie, 1250 subskrypcji. E, nie wiem dlaczego tak mało, Alan? Dlaczego tak mało? Słuchaj, grasz z kromką, e, często Cię widać na e, kanałach innych youtuberów, komentujesz. Wchodzisz na przykład, u jego. Często widać, że z nim gadasz na PS4 i tak dalej. I dlaczego jeszcze masz tylko 1250 subskrypcji? Nie mam pojęcia, słuchaj. Powinien, powinieneś być bardziej znany i na pewno też Twoje filmiki są dobrej jakości. i Dobrze komentujesz, i jesteś naprawdę ogarnięty w temacie Call of Duty Battlefielda. I fajnie się ogląda Twoje filmy, powiem Ci szczerze. Chociaż jesteś jeszcze młodą osobą, ale yy, fajnie mi się ogląda Twoje filmy i też yy, właśnie livestreamy. Tu ostatnio miałeś problemy jakieś z internetem, chyba 12 godzin live yy, coś tam się zerwało, bo widzę, że filmik też oglądałem go, że internet Ci się zaciął. Więc ży życzę, życzę Ci powodzenia yy, w odzyskaniu łącza, bo wiem, że jeżeli ktoś nie ma internetu, to jak ja na przykład by mi odcięli internet, to bym siwy włosów zaraz dostał, bo nie wiem, chyba jestem uzależniony, ale, ale większość z nas, tym bardziej youtuberów, jest uzależniona od internetu, bo to jest coś niezbędne do funkcjonowania. Także piper wchodźcie na jego kanał, jeżeli nie, nie, nie weszliście jeszcze i nie znacie tego kanału, także on kręci się właśnie w otoczeniu właśnie kromki chleba już jego no i e, na pewno warto wejść na jego kanał, warto oglądać jego filmiki. Zapraszam bardzo serdecznie. E, przed ostatnim kanałem jest kanał k 1 czyli kobieta, która gra sobie w Battlefielda. Ostatnio tutaj widać FIFA, nawet. E, nie wiem co jej strzeliło do głowy, żeby w Fifę grać, no ale okej. Okay. Może takie urozmaicenie na kanale się przyda. E, setka jest znana z tego, że gra w Battlefielda e, Battlefielda. Nie wiem, czy Bad Company 2 chyba też kiedyś grałaś, właśnie. Aż tak, tak długo ci nie oglądam, ale e, wiem, że B, BF3 oraz B, Battlefield 4 Hardline chyba też się pojawił u ciebie. Przecież dawno u ciebie nie byłem na kanale, ale właśnie BF3, BF4, różne części Need for Speed też możecie zobaczyć u niej na kanale oraz. No też różne inne gry, bo a APB czy APB a, jakaś darmowa gra jest chyba taka e, też widziałem kiedyś u Ciebie na kanale, także zapraszam bardzo serdecznie i wywiad następny będzie właśnie z setką, jeżeli znajdę e, chwilę, muszę mieć dzień wolny po prostu, żeby e, sobie przysiąść do tego umówić się e, właśnie z setką na Skapie, żeby e, porozmawiać, nagrać i, e, i zrobić kolejny odcinek po prostu, żeby to ruszyło do przodu. Jestem troszkę zaganiany, bym tak powiedział, bo nie mam czasu naprawdę na wiele rzeczy, które bym chciał, a które wymagają dalszej, dalszej pracy. Także Dysetka w Hucie, bardzo serdecznie polecam jej kanał. 5357 subskrypcji i życzę Ci jak najwięcej, żeby te, ta liczba subskrypcji rosła. Ehm, czyli no, powiedzmy, że. Więcej musiałabyś. Przynajmniej to jest taka moja opinia. Nawiązywać właśnie współpracy z innymi youtuberami. Ja to wszystkim tu powtarzam, ale według mnie to jest, to jest klucz do tego, żeby jakoś się rozwijać do przodu. Wiem, że, że grasz już z innymi właśnie też. YouTuberami, ale mówię, co, im więcej takich właśnie współpracy, takiej współpracy, tym lepiej dla kanału. Także zapraszam, Fucie na jej kanał, bardzo serdecznie polecam. I ostatnim kanałem dzisiaj Adi On Air, czyli jeden z członków, kurwa, what in the motherfucking house? Adi. Nagrywa dużo z pc chociaż z konsoli też, bo grał właśnie z, e, z PreventPile'em Monkeyem. Yosim ze mną też parę razy grał. Może inaczej, ja grałem z nim, także e, możecie znaleźć na jego kanale przede wszystkim, właśnie gry z pc ale i z konsoli też różne. Termowe gry widzę u niego też, są, znaczy widzę, znam bo oglądam od e, jakiegoś czasu już e, właśnie Blacklight tutaj widzicie Red Bull Skill w Batmana robi serię e, no i, i dużo takich też różnych termowych gier właśnie GTA 4, zobaczcie różne playlisty tutaj Metro Last Light, e, Call of Black Ops 2, różnego rodzaju e, rozmowy, jego rozkminki tam, <laughs> Sleeping Dogs, chyba nigdy nie skończył tej serii ale życzę, żeby kiedyś to skończył. Ghost Recon darmowy, też online. Także naprawdę warto, warto wchodzić na te kanały, słuchajcie. I mam nadzieję, że w jakikolwiek sposób pomogłem tym osobom. Jeżeli nie pomogłem w zdobyciu kilku tam dodatkowych subów, to przynajmniej podziękowałem im za to, że w jakikolwiek sposób pomogli mi i wsparli mój kanał. Także dla was jeszcze. Na koniec krótkie przypomnienie. Jeżeli chcecie, żebym polecił was, Wasz kanał, napiszcie mi o tym w komentarzach pod tym filmikiem. E, ja wejdę, ocenię, czy warto Was polecić, czy nie. Czy mi się to podoba, czy nie. E, e, ewentualnie napiszę Wam e, komentarz, co według mnie ja bym zmienił. Ale mówię, no, e, moja opinia nie jest jakaś tam e, najważniejsza na świecie. Słuchajcie, i, i to jest to, co ja myślę o danym kanale i od razu nie poddajcie się, jeżeli powiem, że coś tam jest nie tak. Po prostu popracujcie nad tym i, no i musicie dalej do przodu jakoś to rozwijać i starać się ulepszyć. Także mam nadzieję, że tam parę osób się zgłosi, będą chcieli się pokazać w szerszej publiczności. No i to tyle, słuchajcie, dziękuję za oglądanie. Nie wiem, czy to nie jest za długie, może podzielę to na dwie części ale zobaczę, może wrzucę to w całości, nawet nie widzę teraz ile, ile to zajmuje. Dobra, mi z tym słuchajcie, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego razu, na razie.